ludziku, piłkarzy grających i wynik na tablicy pierwszej. Jag 3, Bis 1. I to ta pani. Brawo, brawo, Franki. No nie, ale on jest generalnie za Krakowę. To nie, bo on akurat tymi jakimiś tam nie żyje na tyle, żeby on to rozumieć jeszcze do końca, ale tak Krakowa to już mu tak ugrzęzła, że to chyba mu zostanie. Franio, szeroko teraz, żeby ci Kacper mógł podać, żeby tutaj, ale tu. Bliżej bramki. I patrz na piłkę. Żeby było na napastnika przy tobie. Kacperek, szybciutko, popatrz, Franek albo Kuba, brawo. Pociągnij. Nie przez środek, Franek. Franio, w obronie nie gramy przez środek. W obronie uciekasz na swoją stronę i ciągniesz do przodu, dobra? Buta sobie zawiąż. Jezus. Uciekaj na wojsko. Proszę. Nie przez środek, panowie obroną. Jest jeszcze jeden. Druga. Franek, gdzie ty stoisz? Franek, na obronie grasz. Szał. Brawo, Franek, świetnie. Tylko do tej bliższej bramki. Dobrze, że tu nagrywam. Na mnie uwierzył. Gdzie tą analiza błędów? Wyłożona w kopu. Cały mecz? Proszę, no jeszcze mi zostało 27 minut baterii, więc może się uda. Brawo, Litwiński! Aż Dominik, masz tutaj dwójkę, musisz ich trzymać tutaj, wiesz? Mieć ich na oku. Karol, uważaj, twoja jest. Dobrze, i do przodu. No. 10 cm wcześniej odbiła to tego przeszła. To tak parzy. I prawa. Brawo. Bos, kurwa. Co było? Wejście na piłkę. No. No i błąd.
Asystę zaliczył konkretnie. Ile? 5-1? Trzeba będzie zaapelować do Michała, żeby się golem. To co? To będzie 10? To nie. Ale ja mówię o Wiślaka, że spokojnie. Nie, o tamtych, a sami chłopcy już tam mamy interweniowały. On już jest zmęczony. Tak, tak. Ta noga, która stała, nie? Strzeliła w ramkę, nie ta cykowa. Nikt. W przyszłym roku siła ofensywna Orlików z kolei, jakby wzięli psa ze stokłosą, to będzie po prostu miażdżąca, naprawdę. Szkoda, że się sama pasować z kolei. No szkoda, no bo byśmy już byli, to już myślę, że byśmy już to... Brawo, brawo! I wykop mocno, podejść pod pole karne! Dobrze, niech się uczą grać piłką. I Kacperek, wykop, wysoko i wykop, Kacper, wykop! Brawo! Takie zastraszne fałd. Dobra, wstawaj Misiu, wstawaj, nie udajemy, wstawaj. O, ładnie fair play. Teraz będzie ktoś strzeli poza nim. Teraz gola. No myślę, że tak. Jak tylko nie przesadzi z wysokością, to mi to gol jest pewny. Mur bliżej, za daleko! Wszystko otwarte. I podaj, Kacper! I przesuń się, Niko! Tak, tak! Niko, ten krok do bok! Wszyscy bok, jeden! Brawo! Jak kryjemy, Wisła? Nie kryjemy! Tam czterech naszych rzeczywiście stoi. Jasna. Wiesz co, to wzięło, kto to pociągnął? Nie było dobra. Więc jedynym wartościowym zawodnikiem na rezerwie, no mówię uczciwie, tak obiektywnie, był Gubala. Reszta wszyscy grali, ja się nic nie zdecydowałem na rezerwie. Był, no ale to był jedyny wartościowy zmiennik, naprawdę, jedyny. Reszta to po prostu, akurat wzięliśmy takie złożone na ten mecz, no po prostu samych takich, którzy tak puszczać na boisko. Każdy pograł te 10-15 minut przynajmniej, więc sobie wyobraź, jakbyśmy cały czas grali podstawowym składem, byłby Czopek, byłby Zięborak do tego. A nie było też Szeryka? To by był mecz do wygrania, no bo on cały czas nie załatwił nic z tej siziny, tego papierka. No tutaj mu wiadomo, że mu ten, tylko on musi sobie to załatwić. Nie wiem, czemu tego nie robi. Może do mamy zadzwoni po prostu, bo tak to... No to dobrze. Kto ciągnął grę? Tak... Równo grała, ta drużyna tak? Grała w miarę równo. No, tam nie ma wyróżniającej się osoby, tam nie ma takiego zawodnika, który by indywidualnie coś... Krzysiu Gubała bardzo ładnie strzelił gola z daleka, a chwilę wcześniej oddał taki sam strzał, bramka akurat do broni. No, za drugim razem się udało. To były dosłownie dwa strzały, tak jeden po drugim w ciągu minuty. No, wszyscy mieli słabsze i wszyscy mieli dobre momenty. Dobrze grał Przemek Maj na prawej obronie, bardzo dobrze mi się podobał. Bardzo dobrze grał Rafał Maj, obaj Majowie grali dobrze. W drugiej połowie, bo na początku będę trochę mówił, ale w drugiej połowie bardzo fajnych kilka takich skrzydłem z rzutką zakończonych. O, ładnie. Robił Szymek Job. Ludecki bardzo dobrze się pokazywał, bardzo dobrze naprawdę. Także nie, no ciężko by było kogoś zganić z tego pierwszego składu. Wiedzą, nawet rozmawiali pan ze sobą czy ze mną. Jakoś myślałem, że to na
I mocno wykop, mocno! Tu już ktoś się napatoczy na to. Brawo, bardzo dobry wyrzut. Asekuruj, Franek, do środka bardziej. O, łatwiej. Brak zainteresowania tym, co się na prostu. Brawo! Świetnie, Gatpe! No ładnie, kurczę. Świetny mecz, Gatpe. Nie przez środek, Franio! Nie środkiem! No idź, idź! Brawo! No mógł jeszcze podciągnąć. Franio, troszeczkę dwa kroki wyżej. No chciałem coś tam zrobić, no ale przy rogach jest łatwo uchwycić, przynajmniej jest statycznie, nie? Podłączaj się do akcji, biegaj! No, idź tu, do końca. No. Brawo, Franek, brawo. I ustaw pozycję, bierz pan sobie. Od początku, kiedy Ej. Franka, dobra.
Kubuś! To on też hat-tricka już czyni. Uszczelił. Patryk. Wszystko ze stałych fragmentów. On tylko strzela ze stałych fragmentów. 10-2. Tam przytrzymał. No szczelił. No, Litwa 6. 6-3, Kuba Madej i 1. I jedziemy, Franiu. Brawo. Pięknie, pięknie. Przyasekuruj tam, przyasekuruj. Nie getrę poprawiaj, tylko asekuruj. Franek, twój zawodnik to był! Piękna pierwsza bramka. Zresztą poprzednią bramkę też zrobił. Po jego podaniu dopiero. Kacperek, bardzo dobra interwencja, super! 5 cm wzrostu więcej by musiał mieć, żeby tam to złapać. Może 0. Nie, jak on ma? 128. No nie, 7-8 w tych granicach. Poza tym on zarobił takich już typowych bramkarskich umiejętności, też dużo więcej nabierze. Myślę, że on w Żakach będzie świetny. No, dla każdego zawodnika. Przyjmij ją, przyjmij. No idź z piłką. Wstawaj. Do końca, nie może ci uciec. Ale nie, w trzech na jednego. Szymon, wróć się troszkę, bo Dominik tutaj jest. Wróć się tam, pod bramkę swoją, Szymon. Szymek, gdzie ty się wracasz? Idź do ataku. Ale ten wiązał buta. Włącz się, Franek, pokaż się z boku. Do końca, za zawodnikiem, cały czas do końca. I brawo, Dominik, pięknie, strzał! Brawo, rewelacyjnie. Do trzech, Kacperku! Do trzech! Do trzech. Nie odejmuj sobie, nie odejmuj! Brawo, Dominik! Podłącz się, Franek, podłącz się! A to jest ekwilibrystyczne, masz po prostu pady. Nie no, trzeci raz już mu nie wyjdzie z tego samego miejsca. Może jej bramkarz inaczej ustawi. A co to, nie ma rogu? Może się boją rogów już dyktować z tamtej strony. I szczał, ale jakby teraz strzelił, trafił. Jakby trafił. Proszę mu skiełzku. Skiełzła mu trochę. Minuta. Chłopcy, ostatnia minuta. Walczymy. Franek, skoncentruj się. Patrz na piłkę. No, do końca. Asekuruj z tyłu. Brawo, Karol. Brawo! Jak bardziej jest takim rozgrywającym, a już nie ma tego atutu ofensywnego takiego mocnego.
Mało gramy się strzela.